Ja się nazywam Bilal Satıcı, jestem z Turcji, mam 36 lat, ale mieszkam w Gdańsku od 9 lat. Przyjechałem tutaj za miłością, tak można powiedzieć, i się osiedliłem. Dzisiaj mam warsztaty kulinarne z kuchni, trochę otomańskiej, trochę tureckiej. Dzisiaj przygotujemy alinazik, czyli jagnięcina. Taka wersja gulaszowa, jagnięcina na sosie bakłażanowym z jogurtem. Tak? To się nazywa alinazik i to jest z miasta Gaziantep. Do tego będziemy mieli, raczej przed tym, jako przystawkę będziemy mieli kısır, czyli sałatkę z drobnego bulguru. Tak? Arabska wersja jest tabule, a to jest kuskusem. A turecka wersja jest kısır, a to jest z drobnym bulgurem i zieleniną, świeżą zieleniną. Raczej razem z moimi przyjaciółmi będziemy przygotować i tutaj uczestników będziemy angażować, żebyśmy razem przygotowali. Na deser mamy czas rewani i to będzie ciasto z kaszemanny, z nutą pomarańczową. Tak, przygotowaliśmy i do tego będziemy podać kawa po turecku, mocna czarna kawa po turecku i herbata po turecku. Tu mam właśnie, no jako przykład, tu mam filiżankę do kawy po turecku i podstawka. To jest część naszej kultury i to, co ja pamiętam z domu, że sąsiedzi przyszły z filiżankami, z kawą, żeby razem z mamą kawy się napić, ale przede wszystkim, żeby mama im wróżyła z fusów. Mieszkając tutaj 9 lat, tęsknię najbardziej za te czasy raczej, nie te konkretne danie, albo te za wspomnienia, które się zbierało, tak? Za rodzinne posiłki, za proste, domowe, wiejskie posiłki, które mama tak przygotowała. Dzisiaj właśnie życzę wszystkim uczestnikom i Państwu smacznego, czyli to po turecku będzie afiyet olsun. Tak? Życzymy, żeby było smaczne. Afiyet olsun.